Witaj w szóstym module kursu Podstawy eksploatacji instalacji elektrycznych. Dziś zajmiemy się miernikami do pomiarów sprawdzających instalacje elektryczne. Obecnie na rynku mamy szeroki wybór sprzętu pomiarowego do badania instalacji elektrycznych. Jedną z większych firm oferującą szeroki zakres mierników jest firma Sonel S.A. Firma oprócz produkcji i dystrybucji mierników oferuje szerokie wsparcie w zakresie pomiarów, doboru mierników oraz bezpłatnych publikacji. W swojej ofercie posiada przewodniki po polskich normach, z którymi powinna zapoznać się osoba wykonująca pomiary elektryczne. Rozwój mierników jest powiązany z rozwojem elektrotechniki. Kilkadziesiąt lat temu wykorzystywano mierniki analogowe. Wraz z rozwojem urządzeń elektronicznych mierniki stały się nowocześniejsze. Dają szerokie możliwości pomiarowe, jak również szerokie możliwości w zakresie przetwarzania danych pomiarowych. Wśród mierników możemy wyróżnić mierniki jednofunkcyjne, pozwalające na pomiar jednej głównej wielkości lub kilku ze sobą powiązanych, wielofunkcyjne, pozwalające na kompleksowe przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej. Ilość i zakres wielkości mierzonych wpływa na cenę miernika. Obecne mierniki, oprócz standardowych sond pomiarowych, posiadają w swoim wyposażeniu przewody umożliwiające podłączenie ich do gniazdek wtykowych w celu przeprowadzenia pomiarów. Mierniki powinny mieć małą rozdzielczość pomiaru rzędu 0,01 omega. Przykładem takiego przyrządu jest miernik MZC304. Oto jakich rodzajów pomiaru możemy nim dokonać. Pomiar rezystancji izolacji należy przeprowadzić metodą napięciową. Z tej racji miernik rezystancji izolacji musi mieć wbudowane własne źródło napięcia DC o znacznej wartości. Pierwsze mierniki tego typu miały wbudowany induktor, który był napędzany korbką przez osobę wykonującą pomiary. Mierniki tego typu zostały wyparte przez mierniki elektroniczne, ale w ostatnim czasie wznowiono ich produkcję, dostosowując ich parametry do obecnych wymagań. Przykładem mierników cyfrowych jest seria mierników rezystancji izolacji MIC firmy Sonel S.A. Dają możliwość wykonywania pomiarów w szerszych zakresach. Do najważniejszych cech przyrządu z serii MIC1000 należą napięcia pomiarowe wybierane w zakresie 50-1000 V co 10 V, pomiar rezystancji izolacji do 0,1 teraomega, 100 gigaomega, wskazywanie prądu upływu, automatyczne dobieranie zakresów pomiarowych, samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji, bezpośredni pomiar jednego lub dwóch współczynników absorpcji, akustyczne wyznaczanie 5-sekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji, zapamiętywanie ustawionych wartości napięcia pomiarowego i czasów pomiaru, pamięć wyników pomiarów i możliwość przesłania zapamiętanych danych do komputera PC, możliwość sprawdzania ciągłości obwodów elektrycznych prądem do 200 mA. Mierniki te umożliwiają pomiar parametrów wyłączników różnicowo-prądowych dla różnych prądów zadziałania. Przykładem takiego urządzenia jest miernik MPR201 firmy Sonel S.A. Oto jakie pomiary możemy nim wykonać. Przykładem takiego urządzenia jest miernik MPI530 firmy Sonel S.A. Przeznaczony jest do pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień, parametrów wyłączników RCD, rezystancji izolacji, niskonapięciowego pomiaru małych rezystancji, sprawdzania kolejności faz oraz kierunku wirowania silnika, pomiarów i rejestracji napięć przemiennych, prądu, mocy, pomiar natężenia oświetlenia z wykorzystaniem dodatkowej sondy. To już wszystko na dzisiaj. Przejdź teraz do kolejnych materiałów kursu umieszczonych na platformie.